to jest fragment Hansa Memlinga obrazu. Z tego, co głosi tutaj mniej więcej w dużym skrócie charakterystyka tego obrazu, to jest tak, że no wiadomo, jedni idą do nieba, inni idą do piekła, ale tutaj ludzie wychodzą z ziemi i tutaj jest anioł, który na wadze waży, kto idzie do dobrego, a kto idzie do złego. Tak? I to jest jedna właśnie z takich postaci, która jest tu na okładce. Ja mam ją właśnie fajnie tutaj takie ujęcie z bliska. No i generalnie jest to w jakiś sposób powiązane z tym, co ja zawsze robiłem, czyli z takimi postaciami, które niosły ze sobą różne emocje, przeżycia, doznania. No tutaj jest takie hardkorowe przeżycie, bo tu zaraz teraz to pana nie ma pojęcia, czy jak wejdzie na wagę, to w którą stronę przechyli się ta waga, nie? No, to może tak na tyle. Tu mam taki dość ostry motyw mojego przetworzenia. Chciałem zachować taki drapieżny, taki mocny charakter, taki trochę rozbicia, no a jednocześnie no tutaj się dużo dzieje ekspresyjnie, też ta kolorystyka jest taka dość ostra, a tu jest trochę spokojniej, to draperia dość spoko podbija właśnie taki motyw. A czemu taki? No to jest powiedzmy takie przywitanie się z resztą tych prac. No i tak, to nie będzie duży linory, to będzie taki mniejszy. Nie wiem, jak on mi wyjdzie. To jest właśnie ciekawe, bo mimo że mam tutaj jakiś tam szkic, ja go tak nie traktuję zero-jedynkowo w skali, że to jest, o, chcę to konkretnie odbić. Mogłoby być to ciekawe, ale nie, ja będę go jeszcze raz rysował. A tutaj ciekawostka taka, że przebitka dała naprawdę fajne efekty kolorystyczne z takimi gdzie podkreśleniami. Myślałem, żeby to obrysować. Znaczy postać troszkę tutaj obrysowałem sobie cienkopisem delikatnie, ale może przesadziłem. Może to takie enigmatyczne, gdyby zostało, byłoby fajne. I to mi się nawet podoba, coś takiego, właśnie takie graficzne efekty, troszkę malarskie, trochę graficzne, takie przeplatane, czego ja używam do szkicowania. Ja używam po prostu zwykłych markerów. Ten jest trochę gruby, nie przemyślałem trochę tej historii w tej chwili. Moment, sobie zrobię... Nie, on jest słaby, zaraz muszę jakiś inny wygrzebać. O, ten jest trochę cieńszy. Dobra, lecimy z tym. Okej, jedną rzecz, którą mógłbym zrobić na początek, to sobie zaznaczyć może jakąś krawędź. Jest taka zasada, że w malarstwie ogólnie kompozycyjna zasada jest taka fajna, że znaczy fajna, no poważna bardzo, żeby nie robić tak, że obojętnie, czy to jest postać, czy jakaś martwa natura, że kiedy kadrujemy, żeby to nie wyjeżdżało nigdy nam, nie było zbyt blisko krawędzi. Bo się wtedy jest wrażenie, że coś się nie mieści w kadrze. W zdjęciach tak samo. Dlatego ja głowy nie mogę zrobić tu, czy nawet troszeczkę, tylko dać zawsze trzeba trochę oddechu. I najlepiej ten oddech dawać no, przy takich skrajnych punktach, gdzie na przykład coś jest, żeby zawsze dać oddechu. No chyba, że jest to bardzo zamierzony efekt, no to wtedy można to jakoś wytłumaczyć. Ale to jeżeli nawet jest efekt zamierzony, to ja bym powiedział, że taki efekt musi się jakoś zgadzać, czyli musi być takie wrażenie, że jest to poparte czymś, nie?
Próbujemy trochę nałożyć tych linii, które mają nam zbudować jakby tło i całą tą taką dramaturgię tej sytuacji. Ja robię to trochę w dramatyczniejszy sposób, ale taki ekspresyjny, czyli patrzę jakby na ogół, a nie na szczegół, bo na przykład jeśli patrzę na tą pracę, ona jest dla mnie szczegółem, a ja w tej chwili tworzę coś w rodzaju ogółu. Ogół, ale tej sytuacji, nie? Dobra, tu mam taką książkę Eschera, pana takiego świetnego grafika. Prawdę mówiąc, to nie jest tak, ja nie mam żadnych idoli, jeśli chodzi o grafikę, ale podglądam różne osoby, po prostu jak rozwiązują niektóre rzeczy technicznie i tu warto zerkać. Pan drzeworytów dużo trzaskał, trochę linorytów też zrobił. Ale głównie są to litografie, drzeworyty, ale głównie litografie. No dobra. Mnie interesuje po prostu rozwiązania niektóre, jeśli chodzi o kontrasty, czyli ale kontrasty nie tyle co z kolor kontrakolor, tylko jakby powiedzieć to sposób zestawienia danej kreski do kreski na przykład obok, nie? Czyli takie rozwiązania graficzne. Tu to ładnie działa. Ciekawe, że co to jest za... Niezły był. No i pewne geometryczne rozwiązania są świetne w jego wykonaniu.